Audycja popularno-naukowa. Audycja Ludzie Nauki powstała we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. A gościem programu Ludzie Nauki jest dziś laureat Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2022 w obszarze nauk o życiu i o ziemi, pan profesor Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, który otrzymał to najważniejsze wyróżnienie naukowe w naszym kraju za wyjaśnienie molekularnych mechanizmów rozpoznawania uszkodzeń DNA oraz ich naprawy. Dobry wieczór, panie profesorze, i gratuluję serdecznie. Dobry wieczór, dziękuję bardzo. Za chwilę porozmawiamy o tym bardzo ważnym pana dokonaniu czy dokonaniach nagrodzonych przez fundację, ale najpierw kilka słów o pana ciekawej drodze naukowej, bo jak znalazłem, po ukończeniu studiów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w 1998 roku szybko robi pan doktorat. Na parę lat znika pan potem z Polski. Wyjeżdża pan do bardzo ważnej instytucji amerykańskiej, do Narodowych Instytutów Zdrowia w Bethesda. Proszę powiedzieć, jak pan tam trafił, co pan tam robił i czego się pan tam nauczył, panie profesorze? Tak, wszystko się zgadza. Takim moim naukowym marzeniem było nauczenie się metody badawczej, która nazywa się krystalografią białek, i po ukończeniu doktoratu postanowiłem znaleźć miejsce, w którym mógłbym się tej metody nauczyć. Aplikowałem do wielu laboratoriów, głównie w Stanach Zjednoczonych. Udałem się też na rozmowy kwalifikacyjne w kilku miejscach. Dostałem kilka ofert pracy w tych laboratoriach na stażach podoktorskich i zdecydowałem się dołączyć do laboratorium dr Wei Yang, która jest wybitnym naukowcem w dziedzinie krystalografii białek. Ta metoda jest o tyle unikatowa i potężna, że ona pozwala określać struktury czy też budowę cząsteczek biologicznych na poziomie poszczególnych atomów. A więc z ogromną precyzją, a więc dostarcza ona ogromnej ilości informacji o tym, jak te cząsteczki są zbudowane, jak one wyglądają, ale przede wszystkim o tym, jak one działają. I te moje studia chemiczne to nie był przypadek. Chemia zawsze mnie fascynowała, a krystalografia białek i to określanie struktur przestrzennych makromolekuł czy cząsteczek biologicznych na poziomie poszczególnych atomów to jest takie idealne połączenie chemii i biologii. Patrzymy na to, jak procesy biologiczne zachodzą na poziomie poszczególnych grup chemicznych, poszczególnych atomów, i ta metoda, krystalografia białek, daje taką możliwość. No właśnie, panie profesorze, ale w 2008 roku wraca pan do Polski. Dlaczego? No, to był cały splot okoliczności. Ja rozważałem pozostanie w Stanach Zjednoczonych i kontynuowanie kariery naukowej za granicą, ale no, nie ukrywam, że bardzo tęskniłem za Polską. Tak naprawdę wiązałem swoją przyszłość z naszym krajem. Myślałem sobie też, że jeśli będę mógł przywieźć tutaj tę wiedzę, te umiejętności, które zdobyłem za granicą, to może to być z korzyścią dla środowiska naukowego, dla nauki w Polsce. Miałem bardzo dużo szczęścia, ponieważ kilka lat wcześniej rozpoczął swoje funkcjonowanie Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej. To jest miejsce absolutnie wyjątkowe. To jest miejsce, które funkcjonuje według takich najlepiej sprawdzonych standardów międzynarodowych, które mówią o tym, jak powinny działać instytucje naukowe. I w zasadzie to była taka ogromna szansa dla mnie, żeby móc się rozwijać tutaj w Polsce. I no, jest to jeden z powodów, dla którego ja i moja grupa badawcza byliśmy w stanie osiągnąć to, o czym będziemy później rozmawiać. Tak. Ja może jeszcze tylko dodam, że kiedy pan wrócił, został pan szefem Laboratorium Struktury Białka, bo właśnie w swojej pracy badawczej zajmuje się pan budową białek przetwarzających kwasy nukleinowe, DNA i RNA, które, no powiedzmy, mieszczą się w każdej komórce i są takimi instrukcjami właśnie na wytwarzanie białek, czyli w efekcie na budowę komórek, tkanek, no i w konsekwencji całego organizmu, prawda? Tak, no bardzo dobrze pan to opisał. Rzeczywiście kwas DNA to jest taka bardzo długa cząsteczka obecna w każdej żywej komórce, która jest przepisem na budowę tej komórki. Można by to porównać do programu komputerowego, który steruje drukarką 3D. To jest zapis tego, jak te kształty, które z tej drukarki mają wychodzić, mają wyglądać, co one mają robić, czemu mają służyć. No więc kod genetyczny, czyli ta informacja zapisana w tej bardzo długiej cząsteczce DNA, jest następnie przetwarzana do innego rodzaju kwasu nukleinowego, do RNA, a potem... Pierwszy to deoksyrybonukleinowy, a drugi to rybonukleinowy. Tak jest. Tak. I to RNA jest następnie odczytywane przez kolejną maszynerię komórkową, tak aby w efekcie powstały białka.
białka są złożone z tysięcy, dziesiątek, czasami setek tysięcy atomów i dzięki temu, że te atomy są ułożone w bardzo precyzyjny sposób, dzięki temu, że grupy chemiczne, które z tych atomów powstają, są odpowiednio ułożone, te białka są w stanie wykonywać różne funkcje w organizmie. Jedne białka odpowiadają za ruch mięśni, inne białka odpowiadają za budowę soczewki oka, jeszcze inne białka katalizują czy promują reakcje chemiczne w komórce. Czyli są enzymami, prawda? Tak, czyli pełnią funkcję enzymów. I teraz, jak się zastanowimy nad tym, no to ten kod genetyczny, ta informacja o tym, jak to wszystko ma wyglądać, jest absolutnie kluczowa. Jeśli tam się pojawią jakieś defekty, mutacje, literówki, prawda? Tak. Czyli mutacje, no to, co wyjdzie z tej, w cudzysłowie, drukarki 3D, będzie miało defekty, które mogą mieć, no, katastrofalne efekty. Choroby, dla funkcjonowania organizmu. Na przykład, prawda? Białaczkę i tak dalej. No, tak powstają niestety choroby genetyczne, czyli w genomie pacjenta znajduje się literówka, która powoduje, że coś nie działa prawidłowo i to może mieć niestety katastrofalne konsekwencje. No, ale DNA, jak każda cząsteczka chemiczna, nie jest wieczna, prawda? To znaczy, no, nawet leki, które trzymamy w domowej apteczce, mają jakiś termin przydatności, ponieważ substancja aktywna, która się w nich znajduje, z czasem się rozkłada. Na przykład pod wpływem światła. Bardzo często musimy chronić leki przed wpływem światła. Wilgocią, promieniowaniem. Czy promieniowaniem. Te same czynniki uszkadzają również to DNA, które znajduje się w komórce, czyli ten przepis na budowę komórki. I gdyby organizm nie radził sobie z tym jakoś, gdyby nie usuwał tych uszkodzeń, no to mogłoby mieć to bardzo poważne konsekwencje. I dlatego we wszystkich organizmach, od bakterii po człowieka, wytworzyły się bardzo efektywne, bardzo skomplikowane i bardzo sprytne mechanizmy wykrywania i usuwania tych uszkodzeń. Tak, no i właśnie, panie profesorze, bo fundacja nagrodziła pana właśnie za prace, które, cytuję, wnoszą fundamentalny wkład w poznanie molekularnych mechanizmów powstania uszkodzeń DNA oraz ich naprawy. To może proszę powiedzieć, jakie są przyczyny tych uszkodzeń, jak do nich dochodzi, no i jakie konsekwencje są tych uszkodzeń dla organizmów, dla człowieka? Ja może posłużę się takim konkretnym przykładem choroby genetycznej, która występuje u ludzi. Otóż ta choroba nazywa się skóra pergaminowata. Jest to choroba, która bierze się stąd, że u tych pacjentów występuje defekt mechanizmów naprawy DNA. Defekt tego mechanizmu, który głównie odpowiada za te uszkodzenia DNA, które wywołuje światło słoneczne, promieniowanie ultrafioletowe. Ci pacjenci nie mogą wychodzić na światło dzienne, tak, ponieważ to powoduje u nich uszkodzenia skóry, które bardzo szybko przeradzają się w nowotwory skóry. Proces, który ma miejsce u tych pacjentów, polega na tym, że te uszkodzenia wywoływane przez światło słoneczne, przez promieniowanie ultrafioletowe, kumulują w komórkach. Te komórki działają coraz gorzej, ale długotrwałym efektem tych uszkodzeń jest to, że w tym ich przepisie genetycznym, w ich genomie, pojawiają się te literówki, pojawiają się mutacje. To mogą być różne mutacje, ale jeżeli one pojawią się w genach, które kontrolują namnażanie komórek, te komórki zaczną się dzielić w sposób niekontrolowany i tak powstają nowotwory. Tak. W tym przypadku taki prosty środek zaradczy polega na tym, że ci pacjenci po prostu unikają światła słonecznego, żyją w ciemności, żyją po zmroku. Ale co to za życie, prawda? Nie jest to zbyt komfortowe życie, ale dzięki badaniom tych pacjentów tak naprawdę początkowo w ogóle odkryto te mechanizmy. Obserwacja, czyli te zmiany, te uszkodzenia w DNA, prawda? No bo to jest wszystko na poziomie tych takich pojedynczych cegiełek, czyli nukleotydów, tak, prawda? Tych literek kodu genetycznego. Jeśli one zostaną uszkodzone, zniekształcone, a w efekcie, jeśli zmienią się w inne literki kodu genetycznego, tak, no to powstają mutacje, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. To mogą być nowotwory, to może być przedwczesne starzenie się. No, choroby neurodegeneracyjne, Choroby neurodegeneracyjne też wynikają z mutacji, tak. Panie profesorze, no to wróćmy teraz do tych osiągnięć nagrodzonych, osiągnięć związanych z poznaniem ważnych białek, które oddziałują na ten materiał genetyczny, o którym pan mówił, wchodzą w interakcje z kwasami nukleinowymi, no i ewentualnie naprawiają DNA, bo to jest rzeczywiście fundamentalne. Proszę powiedzieć, co udało się panu zrobić, co to za białka i jaką rolę odgrywają w komórkach, bo to, z tego co wiem, nie jedno białko, ale całą grupę białek pan opisał, prawda? Tak, my pracowaliśmy przez ostatnie lata nad kilkoma białkami. Naszym celem było zrozumienie, jak te białka działają, jak one oddziałują z kwasem nukleinowym, z DNA. I używaliśmy do tego tych metod krystalografii białek, czyli chcieliśmy zrozumieć na poziomie poszczególnych atomów, jakie procesy tam mają miejsce. I zacznę może od tego, że badamy te procesy zarówno u bakterii, jak i u wyższych organizmów. Te procesy zachodzą w podobny sposób, ale szczegóły
tych mechanizmów są różne między tymi dwoma typami organizmów. I tak na przykład wiele lat temu określiliśmy pierwszą strukturę przestrzenną, strukturę atomową białka, która w bakteriach odpowiada za odnajdowanie uszkodzeń DNA. Strukturę przestrzenną, czyli rozmieszczenie poszczególnych tam elementów, atomów rozumiem, w białku, Precyzyjnie. Tak, kilkudziesięciu tysięcy atomów z ogromną precyzją określiliśmy ich położenie właśnie w takiej ogólnej strukturze, w ogólnym wyglądzie, w ogólnej budowie tego białka. No i tu taką właściwie zagadką, na którą nie było odpowiedzi przez bardzo wiele lat, było to, w jaki sposób to białko jest w stanie rozpoznawać bardzo różne uszkodzenia. Dodatkowe grupy chemiczne, zmiana pewnych grup chemicznych, w tym DNA, one mogą mieć bardzo różny charakter w zależności od tego, jakie czynniki je wywołują. Czynniki biochemiczne, prawda? Najogólniej. To mogą być czynniki biochemiczne, to mogą być substancje chemiczne, które trafiają do komórki, to mogą być też czynniki fizyczne, tak jak promieniowanie ultrafioletowe, o którym mówiłem wcześniej, czy promieniowanie jonizujące. I takie pytanie, które sobie postawiliśmy, to było zrozumienie, w jaki sposób to jedno białko jest w stanie wykrywać bardzo wiele różnych typów uszkodzeń. I okazało się, że to białko wykorzystuje bardzo sprytny mechanizm. Zamiast sprawdzać dokładnie, co się dzieje z każdą cegiełką, z każdym nukleotydem w DNA, ono sprawdza globalną elastyczność, czy globalne zniekształcenia, które w DNA występują. Okazuje się, że jeśli ta budowa chemiczna DNA jest zniekształcona właśnie przez obecność niepotrzebnych czy obcych grup chemicznych, to DNA staje się bardziej elastyczne. I to białko wiąże się do takiego, przychodzi do takiego DNA, sprawdza tę elastyczność i jeśli wykryje, że ta elastyczność jest zwiększona, to jest to dla całego systemu pierwsza wskazówka, że coś tam jest nie tak, że coś wymaga naprawy. Czyli to jest rozszyfrowanie. A jak dochodzi do naprawy? Potem jest jeszcze etap weryfikacji. Aha. Potem przychodzi następne białko, które już wie, że w tym regionie coś jest nie w porządku. Ale trzeba sprawdzić. Ale trzeba sprawdzić. Skanuje ten fragment kwasu nukleinowego i zatrzymuje się w tym miejscu, gdzie pojawiają się dodatkowe grupy chemiczne. Jest tam zablokowane. Te grupy chemiczne powodują, że nie jest w stanie przejść dalej. A następnie, jak już ta weryfikacja zajdzie pomyślnie, to przychodzi trzecie białko, które ma zdolność cięcia kwasu nukleinowego. To taka ekipa, można powiedzieć, tak? Remontowa, panie profesorze. Analityczno-remontowa. Która w bardzo konkretnej kolejności wykonuje swoje bardzo konkretne zadania. I to trzecie białko, które się angażuje w ten proces, ma zdolność nacinania tej długiej nici kwasu nukleinowego w dwóch miejscach, po dwóch stronach tego uszkodzenia. I co? I wyrzucania tego? I przychodzi czwarty element tego systemu, czwarte białko, które wyrzuca ten uszkodzony element. A teraz warto przypomnieć... A trzeba jeszcze wstawić chyba w to miejsce dobry element. Tak jest. I warto przypomnieć, że kwas nukleinowy nie składa się z jednej nici, kwas DNA nie składa się z jednej nici, tylko z dwóch. Tak jest. Wszyscy pamiętamy tę strukturę podwójnej helisy, którą widzieliśmy na pewno nieraz. Ricky Watson, Nagroda Nobla za opisanie tej struktury. Oni byli pierwsi, jeśli chodzi o zaproponowanie struktury tego dwuniciowego kwasu nukleinowego. I to jest nieprawdopodobny wynalazek natury, ponieważ uszkodzenie jednej nici nie niszczy całkowicie informacji genetycznej. Pozostaje druga nić, która, można powiedzieć, jest w pewnym sensie komplementarna, to znaczy ma taki kształt, który jest odbiciem tej pierwszej nici i na podstawie dopasowywania tych nukleotydów do tego kształtu, który pozostał nienaruszony, można uzupełnić ten fragment, który został usunięty. To jest ta wymiana homologiczna? To jest jeszcze jeden mechanizm. Aha. Bo co, jeśli obie nici zostaną uszkodzone? A no właśnie. Wtedy ma miejsce wymiana homologiczna, czyli taki mechanizm, który wykorzystuje inną kopię tego samego fragmentu genomu. W przypadku komórek ludzkich każdy z nas ma w komórkach dwie kopie każdego chromosomu, w związku z tym druga kopia chromosomu może być użyta do tego, żeby naprawić tę uszkodzoną. Aha. I to jest też proces, który badaliśmy w naszym laboratorium. Głównie w bakteriach, ale także u wyższych organizmów. Panie profesorze, to jest rzeczywiście fantastyczne, o czym pan mówi, ale proszę powiedzieć, jak te ważne odkrycia można wykorzystać w praktyce klinicznej? Ja wiem, że uczeni prowadzący badania na poziomie podstawowym nie lubią takich pytań, ale pan wspomniał o tych mutacjach, które wpływają na powstanie nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych. Czy można wykorzystać? A jeśli tak, to jak? Tak, ma pan rację. Naukowcy, którzy prowadzą badania podstawowe, starają się z reguły być bardzo ostrożni w mówieniu o szczególnie medycznych zastosowaniach ich badań. No ale taki jest cel państwa pracy, rozumiem, żeby prędzej czy później ktoś z tego skorzysta. Tak, to ja mogę powiedzieć, jakie były takie ciekawe rzeczy, które byśmy w stanie wyjaśnić w kontekście ludzkich chorób. Wspomniałem już o tej chorobie, która nazywa się skóra pergaminowata. I w naszym laboratorium określiliśmy strukturę przestrzenną jednego z białek,
które u pacjentów z tą chorobą zawierają mutacje. Tych mutacji jest kilkanaście, kilkadziesiąt i to, co byliśmy w stanie zrobić, to oglądaliśmy tę strukturę przestrzenną, to ułożenie tych atomów w tym białku na ekranie i byliśmy w stanie stwierdzić, w którym miejscu w tym białku występują te mutacje, które zaobserwowano u pacjentów. Dla większości z nich byliśmy w stanie wyjaśnić, tak, ta mutacja, ten defekt zaburza funkcjonowanie tego białka w taki i w taki sposób. To było poznawczo bardzo ciekawe. Trudno mówić o jakimś bezpośrednim przełożeniu na ewentualne leczenie tych pacjentów. Ale żeby zastosować terapię, żeby wymyślić jakieś cząsteczki, to rozumiem, trzeba wiedzieć, co te cząsteczki mają robić, w którym miejscu i jak. Tak, tak, panie profesorze? Tak. Te metody krystalografii białek, określania tej budowy architektury przestrzennej białek są niezwykle użyteczne w projektowaniu leków. W dzisiejszych czasach to tak naprawdę jest niezbędny element projektowania nowych leków. Wiedza o strukturze, budowie, sposobie działania białek zaangażowanych w procesy naprawy DNA na pewno może w przyszłości pomóc w tworzeniu efektywnych terapii. W ogóle związek między naprawą DNA a terapią jest bardzo bliski. Bardzo wiele chemioterapeutyków stosowanych w terapii nowotworów to są paradoksalnie substancje, które uszkadzają DNA. Okazuje się, że wiele komórek nowotworowych jest dużo bardziej wrażliwych na uszkodzenia DNA niż komórki zdrowe. I teraz jest to taki bardzo mało celowany i taki właściwie często bardzo toksyczny dla organizmu sposób leczenia, ale komórki nowotworowe dużo szybciej giną w momencie, kiedy są traktowane substancjami uszkadzającymi DNA. Tak, a powiedzmy komórki nowotworowe mają tę cechę, że namnażają się w sposób szalony i jeśli znajdzie się ten mechanizm, znajdzie się tę cząsteczkę, która je niszczy, to rozumiem, że to już jest pomysł na terapię. Panie profesorze, słucham pana z zapartym tchem, ale musimy kończyć, ale mam jeszcze jedno pytanie, już na zakończenie. Co dalej? Jest pan ciągle bardzo młodym uczonym. Jakie ma pan marzenia, plany badawcze? Moja dyscyplina naukowa nadal bardzo dynamicznie się rozwija. Dużo mówiłem o krystalografii białek, czyli takiej metodzie, która dominowała w mojej dyscyplinie przez kilkadziesiąt lat, ale teraz pojawiły się nowe możliwości technologiczne. Taką metodą, która w tej chwili święci gigantyczne triumfy w mojej dyscyplinie, jest mikroskopia elektronowa w reżimie kriogenicznym. Mamy wielkie szczęście, ponieważ w Polsce powstało super nowoczesne centrum, w którym dostępny jest sprzęt wymagany do stosowania tej metody, czyli bardzo drogie i bardzo skomplikowane mikroskopy elektronowe. I tutaj otworzyły się zupełnie nowe możliwości. Bardzo skomplikowane maszynerie komórkowe zaangażowane w proces naprawy DNA, dla których nie udawało się uzyskać kryształów, w tej chwili są już w naszym zasięgu. Wizualizujemy coraz bardziej skomplikowane maszynerie komórkowe, które biorą udział w tym procesie. I moim marzeniem, jednym z moich marzeń naukowych, mam ich wiele, jest doprowadzenie do momentu, w którym będziemy mieć kompletny opis tych procesów, w szczególności na przykład tego procesu wycinania nukleotydów w tej ścieżce, o której mówiłem na początku. Nukleotydów, czyli przypomnijmy tych cegiełek tych literek, DNA, tych literek. W kwasie nukleinowym, w kodzie genetycznym, w genomie. Dzięki tym nowym metodom, stosujemy je w tej chwili z dużym powodzeniem. Myślę, że za kilka, może kilkanaście lat będziemy w stanie stworzyć taki molekularny film, który będzie pokazywał wszystkie etapy tego procesu, jak one po sobie następują, ze wszelkimi szczegółami, które mają tam znaczenie. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo panu dziękuję, a państwu przypominam, że polski badacz, pan profesor Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie został nagrodzony najważniejszym wyróżnieniem naukowym w naszym kraju, Nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk o życiu i o ziemi, za opisanie struktury, scharakteryzowanie funkcji i wyjaśnienie mechanizmu działania kilku kluczowych dla biologii komórki białek, które wchodzą w interakcję z kwasami nukleinowymi i uczestniczą w naprawie DNA. Wyniki tych prac zostały opisane w wielu wysoko cytowanych publikacjach naukowych. Nagrody fundacji zostaną wręczone 7 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie. Panie profesorze, jeszcze raz serdecznie gratuluję, i dziękuję bardzo. Dziękuję. Audycja Ludzie Nauki powstała we współpracy z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej. Następny program z cyklu Ludzie Nauki za miesiąc. Krzysztof Michalski, do usłyszenia. Polskie Radio, program pierwszy. Jedynka.